Zapraszam Cię w takim razie, Vadym. Vadym Melnyk, Cervi Robotics. Z kolei Vadym będzie opowiadał o hardware'ze, o tym, co słychać nowego w projektach, polskich projektach hardware'owych. Mam nadzieję, że macie dużo ciekawych doświadczeń i projektów. Czego szukasz? Masz końcówkę? Dobra. Dobra. Słychać mnie? Nie, jeszcze. Słychać, tak? Dobra. Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Vadym Melnyk. A w Cervi Robotics zajmujemy się głównie robotyką, urządzeniami IoT. Teraz powoli wchodzimy w technologię 5G, Mobile Edge Computing. Natomiast organizatorzy powiedzieli, że nie może być marketingowego bullshitu, muszę być bardzo merytoryczny, więc na tym skończę. O. I tylko podepnę sobie to. O, dziękuję. Słuchajcie, ja nie tyle chciałem powiedzieć o tym, co nowego się dzieje na rynku IoT, rynku hardware, bo to może się sobie zregulować. Ja bardziej chciałem opowiedzieć o tych problemach, z którymi możecie się spotkać, przechodząc przez proces stworzenia biznesu hardware'owego. Więc na początek, jeżeli mogę, to zapytam, ile ludzi w ogóle kiedykolwiek miało styczność z biznesem hardware'owym, IoT, ręka do góry. O, super. Dla reszty to mam nadzieję, że będzie ciekawa prezentacja. Słuchajcie, temat prezentacji miał być hardware is not hard, natomiast nakłamałem, żeby w ogóle ktokolwiek przyszedł. Prawdziwy temat prezentacji, hardware is not that hard. Ponieważ mimo tego, że proces tworzenia hardware'u faktycznie bardzo się uprościł za ostatnie paręnaście lat, ja zaczynałem 7 lat temu i od tego czasu no, bardzo, bardzo dużo rzeczy się zmieniło, to faktycznie dalej stworzenie tego hardware'u jest o wiele, wiele trudniejsze niż stworzenie biznesów software'owych. Pewnie wszyscy słyszeliście o sytuacjach startupach Silicon Valley, gdzie człowiek przez 3 nocy siedział w garażu, nagle wypuścił alfa wersję swojego produktu, po 2 miesiącach zebrał feedback od klientów, szybko zaktualizował produkt i nagle powstał Facebook, który kosztuje teraz 50 miliardów. Z biznesem hardware'owym niestety nie jest tak prosto, ponieważ stworzenie nowego produktu wymaga zespołu doświadczonych ekspertów, co wiąże się z o wiele większymi kosztami. To jest bardzo oczywiste, natomiast problem, na który się napotkacie, tworząc biznes hardware'owy, to to, że nie wystarczy już jednej osoby, która ogarni software, grafikę, jakąś chmurę, tylko musicie mieć ekspertów od industrial design, musicie mieć inżynierów od grafiki użytkowej, musicie mieć elektroników, hardware'owców i cały szereg programistów. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, hardware wymaga dużych, bardzo dużych inwestycji. I tutaj mówimy o nawet kosztach prototypów, bo na przykład jednym z produktów, który my robimy, taki pierwszy na świecie dron, który jeździ, lata i pływa, który był w filmie Niezniszczalnie 3, za chwilę w końcu pojawił się w sprzedaży po 3 latach, to koszt jednego prototypu nas kosztuje rzędu 2,5 tysiąca złotych, gdzie faktyczna produkcji ten dron będzie nas kosztował niecałe 30 dolarów. Więc jest ogromna różnica, ogromny przeskok. Doli się do tego koszty drukarek 3D, low volume production, później tworzenie form treskowych i produkcji masowej. O tym wszystkim powiem za chwilę po kolei. Natomiast tak, żebyście ogólnie wiedzieli, jaki będzie workflow prezentacji. Problem, z którym na pewno się spotkacie, to jest jakby główna różnica pomiędzy biznesem hardware'owym i software'owym, to jest feedback od rynku. Jeżeli wszyscy macie smartfony, Androidy, iOSy, jak deweloper aplikacji znajdzie jakiegoś buga, no to w ciągu 24 godzin zazwyczaj go poprawia, pojawia się nowa aktualizacja na App Store i człowiek aplikację pobiera. Niestety w biznesie hardware'owym wygląda to troszeczkę inaczej. Jeden mój kolega miał takie doświadczenie, kiedy już po etapie, na etapie dystrybucji zobaczył jedną rzecz, którą musiał zmodyfikować w produkcie, bo inaczej by zaczęły się zwroty i on by na tym biznesie bardziej stracił niż zarobił. Więc jak ten pomysł mu przyszedł do głowy, do momentu jak to się pojawiło w sklepach sprzedaży, minęło 6 miesięcy.
6 miesięcy ze względu na to, że trzeba było zupełnie zmienić dostawcę w Chinach, trzeba było zmienić formy wtryskowe, trzeba było zrobić jeszcze szereg innych rzeczy, zmienić też kanały dystrybucyjne, a poza tym musicie się liczyć z tym, że to nie jest software i zawsze jakiś procent tego sprzętu, który wykupujecie, zostaje u was na magazynie. Więc albo musicie to jakoś bardzo tanio, bardzo szybko sprzedać, albo wyrzucić do kosza i wtedy są ogromne straty finansowe. To jest szczególnie ciekawa rzecz. Produkcja masowa jest ciężka. W ogóle nie ma dużo zakładów produkcyjnych w Europie, więc produkcja masowa w większości odbyła się w Chinach. Współpraca z Chińczykami jest piękna. Zazwyczaj większość Chińczyków, szczególnie technicznych, no w ogóle nie rozmawia po angielsku, po polsku to już tym bardziej. Słuchajcie, my w naszym dronie Xerol Beagle Beyond, tym jeżdżącym, latającym, który tworzy B-Technology, mamy taką sytuację, kiedy jak my cokolwiek wymyślamy, robimy jakiekolwiek modyfikacje, to rozmawiamy z człowiekiem w chińskiej fabryce, która jest totalnie nietechniczna, ale rozmawia i po chińsku, i po angielsku. Więc ta osoba nietechniczna zbiera od nas feedback, później przychodzi do osoby technicznej w Chinach i po chińsku to tłumaczy, co ona zrozumiała. Więc zazwyczaj lekko się różni od tego, co my próbowaliśmy wytłumaczyć. I teraz my już doszliśmy do tego, że no po prostu w Paincie z czołkami rysujemy, co na ile chcemy przemieścić, jak obrócić, jaki kolor dodać i tak dalej. Bo lepiej zawsze pokazać to w Paincie na obrazku, niż próbować to Chińczykom tłumaczyć. W ogóle proces produkcji masowej jest jednym z najbardziej niedoszacowanych ryzyko w procesie tworzenia biznesu hardware'owego. Poprzedni raz ja byłem w Chinach 10 miesięcy temu, właśnie jak ze swoim wspólnikiem jechaliśmy do fabryki w Shenzhen, żeby wynegocjować produkcję masową. 10 miesięcy temu już byliśmy przekonani, że mamy ostateczną wersję produktu, że wszystko jest dopieszczone, działa i że no, już jesteśmy przygotowani do produkcji masowej, tylko z Chińczykami podpiszemy umowę, napijemy się chińskiej wódki i wracamy do Polski. Minęło 10 miesięcy. I dopiero za 2 miesiące podpisujemy umowę. Cały proces, bo generalnie tak, proces stworzenia prototypu jakby na tyle różni się od procesu produkcji masowej, jak software od hardware'u. Więc proces przygotowania form wtryskowych, o których powiem za chwilę, proces uproszczenia tego modelu tak, żeby to się składało maksymalnie 2-3 form wtryskowych, bo każda forma wtryskowa to jest koszt rzędu 40-50 tysięcy dolarów. To wszystko wymaga czasu, no i plus oczywiście tłumaczenie Chińczykom, czego się od nich oczekuje. Cashflow. Cashflow to jest to, o czym nie myśli żadny przedsiębiorca, bo każdy przedsiębiorca, każdy startupowiec myśli tylko o tym, jak pozyskać kolejną rundę finansowania od inwestora. Natomiast cashflow to jest, z tego co my się napotkaliśmy, to jest największy problem startupu hardware'owego. I wyobraźcie sobie, że macie produkt, który w produkcji masowej kosztuje $50, okay? Musicie złożyć zamówienie minimalne dla Chińczyków na 10 tysięcy sztuk, czyli łączny koszt wyprodukowania 10 tysięcy sztuk będzie kosztować $500 tysięcy. Dobrze mówię? Tak, $500 tysięcy. I teraz co najciekawsze. Większość fabryk chce, żeby się zapłacili za te 10 tysięcy sztuk przed wysłaniem tych produktów z portu, z Shenzhenu do waszych klientów. Więc musicie mieć zapewniony cash flow na poziomie przynajmniej tego minimalnego orderu, czyli $500,000, czy jeżeli produkujecie 5 tysięcy sztuk, to $250 tysięcy, żeby złożyć to minimalne zamówienie. Więc dlatego potrzebujecie o wiele większych środków niż w przypadku software'u. Ale to już jest pikuś w porównaniu do tego, co się dzieje, kiedy zaczyna się sprzedaż tego produktu. Ponieważ oczywiście można sprzedawać to przez swoją stronę internetową, natomiast no, jak sprzedacie 2000 sztuk w ciągu roku, to będzie ogromny sukces. Więc większość sprzedaży dalej polega na sieciówkach takie jak MediaMarkt czy Best Buy. I problem z nimi jest taki, że oni zazwyczaj płacą od 2 do 4 miesięcy po sprzedaniu waszego produktu. Czyli jak oni sprzedali 1000 sztuk waszego drona, to zapłacą wam dopiero po 4 miesiącach od momentu sprzedaży. Więc
długoterminowo musicie bardzo mądrze ułożyć sobie cash flow i to jest problem, dlaczego pada większość firm hardware'owych, dlaczego upadł Pebble, dlaczego upadł Jawbone i parę innych firm. I ostatnia rzecz z takich problemów, z którymi my się napotkaliśmy, to są formy wtreskowe. W ogóle jak my na początku myśleliśmy, bo tak, formy wtreskowe można robić z różnych rzeczy, można nawet na drukarce 3D wydrukować, tylko wystarczy tego pewnie na dwa wtryski. Formy wtreskowe są bardzo, bardzo drogie. Dobra forma wtreskowa, jedna to jest koszt rzędu 40-50 tysięcy dolarów. Oczywiście można zrobić tańsze formy wtryskowe z metalu, który jest bardziej plastyczny, bardziej elastyczny, będzie to tańsze. Natomiast długoterminowo na tym stracicie, a stracicie ze względu na to, że ta forma będzie się nadawała na maksymalnie do 5-6 tysięcy, stworzenie 5-6 tysięcy produktów. Więc dobra forma wtreskowa to jest kolejny koszt 50-100 tysięcy dolarów. Więc nagle okazuje się, że żeby dowieść ten prototyp do etapu produkcji masowej, potrzebujecie 500, czasami 700 tysięcy dolarów. Więc mam nadzieję, że nie zniechęciłem was do robienia biznesu hardware'owego, bo jeżeli tak, to bardzo żałuję. Natomiast chciałem też powiedzieć parę rzeczy, dlaczego teraz, szczególnie ostatnie 2-3 lata, robić biznes hardware'owy jest o wiele prościej niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w pięknych czasach i na początku, jak ja wam powiedziałem, że potrzebujecie dużych zespołów do stworzenia, w których macie inżynierów, industrial design i tak dalej, to też skłamałem. Skłamałem ze względu na to, że teraz mamy taki trend jak freelancing economy. Mamy takie strony jak howwetrack.com, bardzo polecam, jeżeli ktoś robi biznes hardware'owy. Tam są tysięcy inżynierów, designerów, którzy pracują w dużych korporacjach, którzy tworzą design dla produktów Google'a, dla produktów Samsunga, dla dronów DJI i których za no, w miarę sensowną kwotę wy możecie krótkoterminowo wynająć do waszego startupu, żeby oni zrobili wam design. My na przykład teraz w innym produkcie, w takich malutkich robocikach do grania w piłkę nożną, będziemy zlecać design do designerów z HowWeTrack, ponieważ nam totalnie się nie opłaca zatrudniać takiego designera w Polsce. Nie musicie tworzyć customowych komponentów. 7 lat temu, jak miałem przyjemność studiować w Stanach Zjednoczonych, udało się nam przypadkiem, nie przypadkiem wygrać ogólnoświatowy konkurs robotyki. Mieliśmy 15-osobowy zespół, z których 7 osób faktycznie pracowali przy robocie, 8 osób pracowało przy robocie i software'ze, a 7 osób siedziało i tworzyło system do łączności, o którym powiem za chwilę. Natomiast teraz budowanie biznesu hardware'owego wygląda troszeczkę jak, nie wiem, czy w dzieciństwie mieliście klocki Lego. Ja swoje dostałem pierwszy w wieku 14 lat i dalej pięknie się bawiłem. Budowanie biznesu hardware'owego wygląda troszeczkę jak składanie wszystkiego z gotowych klocków Lego. Macie Raspberry Pi, macie Arduino, różnego rodzaju FPGA, drony, DJI. Wszystko da się programować, wszystko ma otwarte API i stworzono do tego, żeby ten rynek do-it-yourself się rozwijał. Więc jeżeli musicie stworzyć customowy komponent, to musicie 2 razy się zastanowić, zanim do tego podejdziecie, bo raz, że musicie się bujać z produkcją masową, dystrybucją tego i tak dalej, a dwa, że prawdopodobnie, że do waszego produktu taka elektronika już istnieje. Tutaj polecam stronkę element14.com. To jest w ogóle strona, która zrzesza community osób, które tworzą różnego rodzaju produkty do-it-yourself. Natomiast piękna rzecz w tej stronie jest to, że ona ma swój sklep internetowy, który działa na całym świecie. I na przykład 90% elektroniki, którą my zamawiamy w Cervi Robotics, zamawiamy stamtąd, bo tam jest po prostu wszystko z bardzo dokładną specyfikacją i pozwala po prostu w krótkim czasie zebrać potrzebny prototyp. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, wracając do tego ogólnoświatowego konkursu z robotyki. Te 7 osób, które zostały, oni pracowali nad tym, aby stworzyć moduł do komunikacji naszego robota z naszym centrum dowodzenia. Nie wiem, kto dobrze po polsku powiedzieć. Centrum dowodzenia robotem. O. I problem był taki, że no, od zera było bardzo ciężko stworzyć ten moduł radiowy, a Bluetooth nie nadało się niestety, Wi-Fi było zakłócane przez innych robotów, więc musieliśmy kombinować, tworzyć coś własnego. I 6 miesięcy nam zeszło na to, żeby stworzyć moduł radiowy i faktycznie dzięki temu konkurs wygraliśmy, ale no,
mogliśmy o wiele efektywniej te zasoby wykorzystać. Teraz w dobie, w 2017 roku mamy wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy. Mamy Zigbee, mamy Narrowband IoT, mamy LoRa, jeżeli potrzebujemy gdzieś customowe środowisko do IoT wystawić. Za chwilę będziemy mieć 5G, które trochę zhejtowali się, ale do IoT będzie bardzo potrzebne. To jest jedna rzecz. Druga, ogólnodostępne moduły radiowe też zaoszczędzają wam koszty. Zaoszczędzają koszty, bo w Europie, a zresztą w Stanach Zjednoczonych są organizacje, które zajmują się certyfikacją. I certyfikacja własnego modułu radiowego zaczyna się od 10 tysięcy dolarów i wyżej. Jeżeli używacie gotowe module w waszych produktach, to zazwyczaj koszt takiej certyfikacji jest co najmniej 10-krotnie niższy i bierze to na siebie zazwyczaj chińska fabryka. Kolejna rzecz. Ja dalej nie mogę zrozumieć, dlaczego niektóre polskie firmy ściągają milionowe dotacje z NCBR-ów, PARP-ów i budują własne fabryki, ale pozostawiam to im. Po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego inwestować na samym początku, jeszcze tym etapie początkowym, kiedy te pieniądze można włożyć w marketing, w rozbudowę produktu, w budowanie fabryki. Tym bardziej i tak nie osiągnie się tak dobrych wyników, jak fabryki w Chinach czy w Afryce, którzy dają ogromną wartość dodaną w postaci tego, że siedzą w tym biznesie od lat, mają ogromne kanale dystrybucyjne i mają po prostu lepszą jakość i niższą cenę. Więc jeżeli mogę wam doradzić cokolwiek, to outsourcujcie wszystko oprócz waszego intellectual property. Dodatkowe źródła pozyskiwania kapitału. Tutaj muszę sprawdzić, co ja napisałem sobie. O, okej. Okay. Słuchajcie, wszyscy pewnie wiecie o Kickstarterze, więc tutaj nie ma sensu cokolwiek o nim wspominać. Powiem tylko, że na Kickstarterze faktycznie da się uzyskać pieniądze. W Big O Beyond pozyskaliśmy 120 tysięcy, Witek w zasadzie pozyskał 120 tysięcy funtów, będąc biednym studentem z Wielkiej Brytanii i nie inwestując żadnej złotówki w marketing. No i te pieniądze później wydaliśmy faktycznie na patent i pierwszą produkcję w Chinach. Natomiast biznes software'owy już nie jest aż tak sexy, bo nie powstanie teraz kolejnego Facebooka, nie powstanie kolejnego Amazona, ponieważ mamy wielką czwórkę Google, Facebook, Amazon, Microsoft, którzy ambitne startupy software'owe po prostu niszczą albo kupują i zabierają do siebie. Tutaj z całym szacunkiem do Google oczywiście. Natomiast teraz VC, Business Angels ciągle szukają projektów, które no, będą sexy i jakby abstrahując od tego, że większość inwestorów w Polsce są do dupy, z całym szacunkiem do polskich inwestorów, jak zresztą w ogóle do tej części Europy, bo oni bardziej przeszkadzają w rozwoju niż wspierają, to czasami można pozyskać naprawdę jakąś dobrą perełkę, która wam da nie tylko pieniądze, a też pomoże z kontaktami do dystrybutorów, pomoże znaleźć odpowiednich osób i pomoże po prostu ułożyć biznes. Więc to jest to. A co dla siebie ostatnio odkryliśmy, to to, że teraz w ciągu ostatnich 2 lat nagle pojawiło się o wiele, wiele więcej możliwości sprzedawać swój produkt. Faktycznie można dalej targetować do sieciówek, można sprzedawać przez swoją stronę internetową. Natomiast pojawiają się genialne rzeczy takie jak Facebook. Facebook ostatnio uruchomił swój sklep, przez który możecie sprzedawać produkty. 2 miliardy osób w zasięgu ręki i tylko inwestujecie w marketing. To samo z Instagramem, to samo z platformą Indiegogo. Indiegogo wiadomo, że jest kilkakrotnie mniejszy niż Kickstarter, natomiast teraz oni zupełnie zmieniają swój model biznesowy i otwierają marketplace, gdzie udane produkty crowdfundingowe można będzie u nich sprzedawać. Ta strona, Indiegogo Explore Products, w tej chwili ma 11 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie i co najmniej 1000-2000 zakupów jest dokonywane w ciągu miesiąca. Więc to jest kolejna platforma, a za chwilę będzie takich jeszcze więcej, gdzie możecie swój produkt sprzedawać at no cost. No i oczywiście wsparcie dużych graczy. Tutaj powiem krótki use case. Zasada jest prosta. Duże korporacje teraz potrzebują startupów, dlatego oni mają różne programy wsparcia startupów, bo po prostu wiedzą, że za chwilę zostaniecie dużą firmą i jeżeli nie będziecie siedzieć na przykład na oprogramowaniu Microsoftu na Azure, to przejdziecie na AWS-a, więc dużym korporacjom zależy, aby na samym początku, jak jesteście jeszcze malutki, żeby zachęcić was do korzystania z ich technologii. Kojarzycie to, to jest SolidWorks, no nie? Takie narzędzie do projektowania 3D. Okej. Okay. Mój wspólnik Witek, ten co właśnie buduje drona, który jeździ, lata, pływa,
Kupił sobie rok temu SolidWorksa za 20 parę tysięcy złotych, jedną licencję. Nam w Cervi Robotics wystarczyło troszeczkę pokombinować i dostaliśmy od Autodeska cały pakiet wszystkich ich programów, inwentorzy, modelowanie 3D, 3ds Max i tak dalej, i tak dalej. 5 licencji na 150 tysięcy dolarów za free na 3 lata. Inna firma, z którą współpracujemy, zainwestowała 50 tysięcy dolarów w swoją własną serwerownię, bo potrzebowała na uruchomienie jakiegoś produktu. My troszeczkę pokombinowaliśmy do innego naszego produktu, poszliśmy do Microsoftu i poprosiliśmy ich o wsparcie. I oni dali nam grant tak zwany BSpark Plus na chmurę Azure na 120 tysięcy dolarów za free. Więc tutaj już zaoszczędziliśmy ile? 270 tysięcy dolarów po prostu idąc do dużych graczy, z nimi rozmawiając. Tak samo jest T-Mobile. Oczywiście tutaj jestem z ramiona T-Mobile, więc muszę ich pochwalić, ale z całym szacunkiem. Mam jeszcze chwileczkę? Mogę skończyć? Ja bardzo krótko, jeszcze sekundka. T-Mobile oczywiście ma te programy wsparcia Hubram IoT Academy i tak dalej. I ostatnio byliśmy, bierzemy udział w ich programie Low Latency Data Center, gdzie właśnie piszemy rozwiązanie dla sterowania dronami oparte o Edge Computing. I to, w jaki sposób wspólnie z ekspertami T-Mobile możemy ten burdel startupowej głowy u mnie przekształcić faktycznie w działający produkt, jest naprawdę imponujące. Tutaj absolutnie jakby nie chwalę i mówię samą prawdę. Jeszcze jedną rzecz powiem na sam koniec. Słuchajcie, jak się okazuje, większość startupów upada nie przez to, że mają słaby projekt, a przez to, że mają zbyt małą niszę rynkową. Pebble, Juicero, Jabon, oni wszystkie upadli, zostali wykupieni przez konkurencję przez to, że inwestorzy zainwestowali w nich wielkie miliony dolarów, na przykład w to było zainwestowane ponad 80 milionów dolarów i okazało się, że rynek jeszcze jest zbyt mały, więc to, co ja powiem na koniec, to starajcie się podchodzić do startupów hardware'owych, nie waterfallowo, jak było dotąd, a linowo, gdzie zbieracie feedback od rynku, uczycie się i tylko na podstawie tego robicie cokolwiek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pytania? Jakub Konik, ja mam pytanie. Jak oszacowałbyś budżet i czas wykonania takiego produktu jak prosty Fitbit, mając na uwadze, że zespół składa się z 2 osób i nie ma pojęcia o produkcji hardware'u? Ile dałbyś im kasy i czasu na to, żeby dowieźli coś takiego jak jeden z prostszych modeli Fitbitu? To jest trudne pytanie. Ja tak dobrze w głowie nie liczę. Natomiast to, co ja bym zrobił na pewno, to bym znalazł tą jedyną przewagę konkurencyjną, którą oni mają. Chyba że oni chcą zrobić klona Fitbita, to ja nie wiem, czy to ma sens. Natomiast wziąć tą korową przewagę, pójść do na przykład tego Howie Tracka i pozlecać wszystko na zewnątrz. Zbudować pierwszy prototyp, z tym pójść już na rynek, poszukać pieniędzy i wtedy i budować to dalej. Bardziej mi chodzi o koszta produkcji. Że mamy masowy czy stworzenie prototypu? Mamy już prototyp i chcemy to wyprodukować masowo, chcemy zrobić kilka tysięcy sztuk czegoś takiego. Załóżmy, że 1000 nawet. A wchodzi w grę koszt patentowania? Wszystko, czyli chcesz zrobić startup. Chcesz po prostu pozyskać finansowanie od VC-ka, masz prototyp i chcesz po prostu to wyprodukować metodą produkcji masowej w Chinach. A jest to coś podobne do Fitbita. Słuchaj, jeżeli koszt produkcji masowej, załóżmy, będzie 10 dolarów, to do tego formy wtryskowo dochodzą, to jest około 50 tysięcy dolarów plus minimalny order 5 tysięcy sztuk, czyli 50 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów. To jest sam koszt produkcji. Do tego dochodzą te przeskoki cashflowe, o których mówiłem, które musisz sobie w jakiś sposób zapewnić, czy kredytami, czy dotacjami od inwestycjami od inwestorów, nazwijmy to tak. I wtedy skupić się na dystrybucji, bo bardzo często jest tak, że dystrybutor też może wziąć część produkcji i część dystrybucji na siebie, pokrywając tą niszę, że kiedy ci sieciówki nie płacą po 90 dni. Więc wszystko zależy od tego, czy produkt jest sexy. Jeżeli tak, to można bardzo, bardzo wygodne warunki wynegocjować. Więc jak jesteś zainteresowany, możemy zostać po prezentacji, chętnie opowiem więcej. Bo miałem tylko 20 minut, musiałem być bardzo krótki i tak się nie wyrobiłem. Produkty Kuby są na pewno sexy. Pytania?
Pytanie, czy ten drone, nad którym mówisz, on lata, pływa i co jeszcze? Jeździ. Jeździ. Po czym? Po ziemi. W zasadzie po wszystkim. Mogę pokazać. Tak, bardzo chętnie. To jest produkt innej spółeczki. Akurat. A jest tu jakiś internet? Nie, zaraz może do swojego telefonu się podłączę. Trzeba zobaczyć. Dobra, zaraz podłączę się do internetu. Czy on już istnieje do sprzedaży, czy jeszcze jest? On za chwilę pojawia się. To jest ten produkt. O chwilę musimy poczekać. Zaraz. Jak długo lata? Jak wysoko lata? Jak głęboko płynie? Tak, wszystko jest na stronie. Ja tu jestem. Chciałabym wykorzystać czas. Już tłumaczę. Tylko mam bardzo kiepski internet. Z całym szacunkiem do Orange'a. Jest zapisywana ta prezentacja? Prezentacja jest zapisywana? To mam nadzieję, że ktoś zobaczy z Orange'a to. Słuchajcie, tak wygląda ten dron, który w Big O Beyond jest robiony. I to był projekt, który powstał z konkursu DARPA. Na razie robimy trochę inną go wersję na gąsienicach, a mianowicie tą, która za chwilę pojawi się w półkach na mediamarktach i tak dalej i będzie kosztować w okolicach $200. Lada to w granicach 15 minut, ma do tego okulary VR-owe, jest sterowane przez pad. Bardzo ciekawe. Ja brałam udział w międzynarodowym konkursie, znaczy nie osobiście, tylko byłam w wyzycze, ale mnie interesują drony i tam był dron, który lata i jedzie pod wodę, więc chciałam tutaj się nakrzyczeć, że już takie są, ale widzę, jeszcze jeździ po ground, no to może nie. Plus jest taki, Witek, w ogóle, żeby była jasność od razu, ja nie jestem pomysłodawcą, nie jestem tyle mądry, żeby takie projekty wymyślać. Witek, mój wspólnik, jest pomysłodawcą tego projektu i on zrobił jedną rzecz. On opatentował koło, więc wszystko, co ma śmigło, każde koło, każdy element, który ma śmigło w środku, podlega naszemu patentowi, który w zasadzie jest opatentowany na cały świat. Dlatego ja też pytam ciebie, czy patent jest ważny, bo koszty patentu to jest koszt rzędu 300-400 tysięcy złotych kolejnych. Natomiast co jest bardzo ciekawe, mamy ambicje zbudować Witek ma ambicje zbudować tego drona w skali 1:1, kiedy człowiek może w to usiąść, pojechać, a gdzie nie przyjedzie, to poleci. I plus jest taki, że jesteśmy chronieni patentem i nikt na całym świecie oprócz nas nie może to zrobić. Wspaniale. Dziękuję. Ile masz produkt kosztuje? Której? Ten będzie około $200 kosztować. To szybkie pytanie troszkę o tej produkcji jeszcze, bo zgodziłbym się z drugą częścią prezentacji, że prototypowanie i tworzenie hardware'u nigdy nie było jeszcze tak łatwe, bo jest duże możliwości outsourcingu do Chin na przykład albo inżynierów. Natomiast ja się zajmuję bardziej rzeczami związanymi z przemysłem i tutaj nie wspomniałeś o jednej rzeczy, a mianowicie koszt, a przynajmniej ja nie wyłapałem tego, koszt związany z otrzymaniem różnego rodzaju certyfikacji, które są potrzebne, żeby wejść na rynek europejski. A tych certyfikacji, jeżeli wejdziemy do przemysłu jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, ile jest takich rzeczy dla zabawek, powiedzmy, ale wiem, że to są ogromne koszty, żeby certyfikować urządzenia w przeróżny sposób. Tak jest. Tak jest i tutaj absolutnie masz rację. Natomiast tego drona, co pokazywaliśmy, to jest na przykład zabawka. Więc zabawka nie potrzebuje zbyt dużych certyfikatów, tym bardziej, że to jest dron z wagą do 250 gramów, więc tam w ogóle certyfikacja nie jest potrzebna. Natomiast mamy teraz taki projekt, mamy z Europejską Agencją Kosmiczną, robimy inteligentne garaże do autonomicznej wymiany akumulatorów w dronach. Dron lata, kończy się mu prąd, ląduje, akumulator się wymienia, dron leci dalej. I tam faktycznie, żeby to wdrożyć do przemysłu, na przykład do Frontexu, do precyzyjnego rolnictwa, to tam jest kilkadziesiąt różnych certyfikacji, więc sam koszt, sam czas otrzymania tych certyfikatów jest rzędu 1,5-2 lata prawie. Więc tak, tutaj masz rację, natomiast prezentacja była zbyt krótka, żeby to wszystko umieścić. Ale dziękuję za zapytanie. Jeszcze pytania do Vadyma?
Super. To dziękujemy bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, zanim ci będziemy bić brawo, ponieważ rzeczywiście nagrywamy, to nie zhejtowaliśmy 5G. Nie możemy się doczekać na działające 5G. O, tego czekałem.